Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie w ramach korepetycji online na kanale YouTube z przedmiotów ekonomicznych. Mam na imię Alicja i jestem właśnie korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka i wiele innych, między innymi tak jak widzicie tutaj ekonometria. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, to albo wchodząc powiedzmy do klienta swojej poczty, pisząc na zadania, projekty @wp.pl lub wchodząc przez stronę internetową i łącząc się z formularzem kontaktowym. Dzisiaj Wam chciałam pokazać kolejny element budowy modeli ekonometrycznych, a dokładnie z weryfikacji test Darbina-Watsona. Oczywiście na innym filmie to samo też pokazałam, ale nie dopowiedziałam o jednym elemencie, który też jest dość ważny. Jeżeli zbudujemy dowolny model ekonometryczny, tak jak tutaj, czy on ma sens matematyczny, czy też nie, to już większego dla mnie tutaj faktycznie w tym miejscu nie ma znaczenia. Nie zawsze jest tak, że statystyka Darbina-Watsona jest widoczna. Tutaj ona jest widoczna, znamy jej konkretnie wartość. I oczywiście, tak jak wspomniałam, w zależności od liczby obserwacji i od liczby zmiennych objaśniających, z wykorzystaniem tablicy statystycznych tutaj wbudowanych, można szybko porównać do dwóch wartości krytycznych. Ok, ale nie zawsze wymagane jest to, żeby zbudować, może tak, tutaj znajdują się te dwie wartości, na oddzielnym filmie to dość wyraźnie i powoli wytłumaczyłam. Także zapraszam do zapoznania się z poprzednim filmem. Jeżeli jednak statystyka Darbina-Watsona nie jest tutaj generowana, a czasem nie jest, tylko jest napisane, że to jest statystyka Darbina-Watsona z takim dopiskiem H, to nie jest typowa statystyka Darbina-Watsona, ona nie zawsze tu jest generowana przez program, dlatego warto wejść w menu testy i tu jest pozycja test Darbina-Watsona wartość P. Jeżeli ja to kliknę, program Gretel wyrzuci mi dokładnie czasem ukrytą wartość statystyki Darbina-Watsona, a również z automatu wyrzuconą wartość P. No i tak jak w każdym teście statystycznym, który bazuje na wartości P, też można w teście Darbina-Watsona określić, czy występuje autokorelacja reszt rzędu pierwszego, czy też nie, z wykorzystaniem tej wartości P. Czyli nie muszę mieć dwóch krytycznych z rozkładu tego testu Darbina-Watsona, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy jest autokorelacja rzędu pierwszego, czy też nie, bo można skorzystać z tej wyrzuconej z automatu wartości P. Jeżeli ona jest niska i na pewno niższa od założonego poziomu istotności na przykład 5%, czyli poziomu istotności 5%, to możemy powiedzieć, że na pewno istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz alternatywnej. A w tym teście Darbina-Watsona odrzucamy H0, które mówi o braku autokorelacji rzędu pierwszego na rzecz tego, że jednak występuje ta autokorelacja reszt rzędu pierwszego. A więc w tym momencie można przeprowadzić test Darbina-Watsona w oparciu o wartość P. Ewentualnie, jeśli nie chcemy zrobić tego w oparciu o wartość P, to jeżeli ona jest ukryta, ta statystyka Darbina-Watsona, i chcemy wygenerować dwie wartości krytyczne do tego testu, też jest to możliwe. Jeżeli tu nie mam napisane, ile wynosi statystyka Darbina-Watsona, wchodzę testy, test Darbina-Watsona w nawiasie wartość P i korzystam z samej pierwszej górnej wartości, która tu się pojawia w pierwszym wierszu i porównuję wedle życzenia tą wartość do dwóch krytycznych, ewentualnie korzystam z porównania wartości P, która jest automatycznie generowana, do poziomu istotności alfa, na przykład 5%. Na tym kończę omawianie tego zagadnienia, jakim było weryfikacja w teście Darbina-Watsona tego założenia o braku autokorelacji reszt rzędu pierwszego. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie mailować albo na zadania projekty @wp.pl, albo wchodząc na stronę internetową zadania-projekty.pl. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów, udostępniajcie te filmy znajomym, korzystajcie z tej wiedzy, którą ja tutaj udostępniam i zapraszam do subskrypcji kanału. Zawsze, gdy będę miała możliwości czasowe, na pewno dodam kolejny film. Pozdrawiam.